Niedzielne skoki narciarskie wrócę niestety nie były dla nas. Ta niedziela nie zostanie zapamiętana przez kibiców w Polsce. No chyba, że jeżeli chodzi o jeden z najgorszych dni w ostatnich latach. Tylko dwóch biało-czerwonych zapunktowało dziś w zawodach Pucharu Świata, ale obaj skończyli je w trzeciej dziesiątce. Jakub Wolny na miejscu 23, Piotr Żyła na 27. Kiedy po zawodach rozmawiałem z Jakubem Wolnym, wydawało mu się, że zdobędzie 1, 2, góra 3 punkty, bo był pod koniec trzeciej dziesiątki, ale później na potęgę zaczęli psuć skoki jego rywale, a także koledzy, bo Piotr Żyła też popsuł swój skok. No i w związku z tym Jakub Wolny skończył te zawody na 23 miejscu. Co miał po nich do powiedzenia? Posłuchajmy. Lepiej mieć parę tych punktów niż ich nie mieć. Natomiast no nie jest to jakiś super zadowalający wynik. No na pewno na plus jest taki, że skoki w końcu pozwalają chociaż trochę odlecieć, a nie... nie tak, żeby nie dolatywać nawet do punktu K. Ten pierwszy był mocno spóźniony, tam można było dużo dalej skoczyć w pierwszym. Teraz mi się udało całkiem ok, ale no to muszę jeszcze z trenerami przedyskutować. Tyle Jakub Wolny. Na 27 miejscu, tak jak powiedziałem, niedzielny konkurs Wrócę zakończył Piotr Żyła. Dla niego no, to duże niepowodzenie, bo przecież po pierwszej serii skoku ponad 140-metrowym był 9 z realną szansą włączenia się do walki o podium. Niestety to się nie udało i Piotr Żyła kończy dzisiejsze zawody tylko z 4 punktami. I tak lepiej niż jego koledzy z reprezentacji Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł. Ta trójka skończyła zawody w 5 dziesiątce. Stoch po zakończeniu swojego skoku no, nie chciał narzekać na warunki, ale jego reakcja mówiła wszystko. Nie wiem, no pierwszy skok wydawał mi się już dobry. Może był odrobinę spóźniony, odrobinę, ale czułem energię z progu, to wszystko wydawało mi się, że jest ok. Natomiast no, fizyki nie oszukam. No nie ma za bardzo kiedy i gdzie tego przepracować, bo no raczej nie ma gdzie poskakać teraz na spokojnie, ale z drugiej strony ja nie czuję, żebym potrzebował skoku, bo te skoki są dobre, no tylko pytanie jest, czemu to nie leci, nie? Żeby zrozumieć to, co dzieje się z polską reprezentacją, trzeba podkreślić fakt tak słabego konkursu w Pucharze Świata. Nie mieliśmy od lutego 2016 roku. Wtedy też tylko 2 zawodników punktowało w Pucharze Świata i też tylko 2, Dawid Kubacki i Andrzej Stękała, było pod koniec trzeciej dziesiątki. Jak przeanalizuje to wszystko trener Michał Doleżal? To jest właśnie, zaczęło się optymistycznie, bo zaczęliśmy trochęśmy wrócili do bazy i widać u Kuby dziś postęp, u Olka też. Na tym teraz trzeba stawiać. Przedyskutujemy, zawodnicy są nastawieni na następny dzień, tak to jest. No wiemy, co robić, ale teraz po prostu to musi dojść. No co innego zostaje? My musimy zostać pozytywni i nie podajmy się. Starczy o Polakach. Na koniec 2 słowa o triumfatorach. Andrzej Laniszek właśnie wchodzi na pierwsze miejsce, na najwyższy szczyt podium. Po raz pierwszy w karierze Słoweniec wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Obok niego na pudle Niemcy Karl Geiger, Markus Eisenbichler i Karl Geiger umacnia się na prowadzeniu, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata. Biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj z powodu koronawirusa nie skakał Kobayashi, z powodu słabych kwalifikacji nie skakał Granerud, Geiger wysuwa się na potężne prowadzenie w Pucharze Świata i w przyszłym tygodniu w Wiśle będzie skakał jako lider klasyfikacji generalnej.